Instytut Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej powstał w roku 1977, co oznacza, że kończymy w tej chwili 47 lat istnienia. Sam kierunek powstał kilka lat wcześniej. W Instytucie działają 4 katedry, wypożyczalnia testów psychologicznych oraz laboratorium badawczo-dydaktyczne. Instytut liczy 40 pracowników, w tym 36 pracowników badawczych i dydaktycznych, co stanowi sporą kadrę, przy czym należy podkreślić, że jest to kadra aktywna naukowo, a także aktywna w zakresie działań na rzecz zwłaszcza środowiska psychologów i środowisk edukacyjnych. Badania prowadzone w Instytucie dotyczą przede wszystkim, zgodnie z najstarszą tradycją naszej placówki, badań z zakresu psychologii klinicznej i neuropsychologii. Prowadzone są badania z zakresu psychologii osobowości i emocji, psychologii społecznej oraz psychologii edukacyjnej. Warto podkreślić, że w Instytucie powstaje wiele narzędzi psychologicznych do diagnozy, które są używane w całej Polsce i cieszą się dużą popularnością. Nasi pracownicy, tak jak już podkreśliłam, prowadzą szereg działań na rzecz środowiska. Do szczególnie ważnych należy tworzenie testów psychologicznych oraz programów terapeutycznych w różnych subdyscyplinach psychologii. Ważnym obszarem aktywności naukowej pracowników Instytutu Psychologii jest neuropsychologia kliniczna. To jest taka subdyscyplina psychologii, która zajmuje się badaniem zależności pomiędzy mózgiem a zachowaniem, a jeżeli dołączymy do tego przymiotnik kliniczny, oznacza to, że zajmujemy się pacjentami z różną formą dysfunkcji mózgu o różnej etiologii, czyli mogą to być zarówno uszkodzenia środkowego układu nerwowego, jak i skutki zakażeń. Naszymi pacjentami są także dzieci z zaburzeniami na przykład neurorozwojowymi, co oznacza, że patologia ośrodkowego układu nerwowego wynika z działania czynników w okresie prenatalnym i okołoporodowym. Ostatnio także pacjentami naszymi są, czy i osobami badanymi, są osoby w wieku senioralnym, które także diagnozujemy i opisujemy pod względem neuropsychologicznym. Bardzo takim ważnym aspektem naszej działalności jest konstruowanie i tworzenie narzędzi do diagnozy neuropsychologicznej, które potem wykorzystywane są w bardzo wielu placówkach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach i innych placówkach diagnostyczno-terapeutycznych. Do takich narzędzi diagnostycznych należy na przykład test fluencji słownej do badania dorosłych, narzędzie, które nazywa się PU1 do oceny dzieci w wieku od 10 do 13 lat, które oceniamy i diagnozujemy pod względem zarówno procesów pamięciowych, jak i procesów wykonawczych oraz uwagi. A to, z czego jesteśmy najbardziej dumni, to narzędzie do diagnozy klinicznej, które nazywamy neuropsychologiczna diagnoza dziecka, czyli NDD, które służy, pozwala na diagnozę, na ocenę dzieci z głębszą patologią układu nerwowego, które nie mogą być diagnozowane z użyciem testów psychologicznych, mogą być zdiagnozowane właśnie z wykorzystaniem NDD. Jeszcze dodam, że nasi podopieczni mogą nie tylko uczestniczyć w badaniach naukowych, ale także, jeżeli jest taka potrzeba, otrzymują diagnozę, otrzymują konsultacje albo prowadzimy także rehabilitację neuropsychologiczną. W tych przypadkach zwykle robią to studenci pod naszym kierunkiem.